Skomentuję dzisiejszy program telewizyjny w TVP Lublin, który mam nadzieję niedługo pokaże się na stronach internetowych, ponieważ o 18:15 był materiał w celowniku TVP Lublin, a o 19:20 zdarzenia magazyn reporterów, w którym również udział brałem na dzisiejszym rynku. Udział wzięli lubelski wojewódzki konserwator zabytków, wiceburmistrz Godlewski, ja, radny Laszek Dołęga, no i radny powiatowy Mariusz Wić. Był również przedstawiciele stowarzyszeń, przedstawiciele Towarzystwa Ochrony nad Zabytkami, pan Adamski, był przedstawiciel Stowarzyszenia Pola Miejskie, chyba dokładnie, przepraszam, jeżeli nazwę źle zacytowałem. No i oczywiście Romana Rupiewicz, przewodnicząca Stowarzyszenia Genius Loci. Było jeszcze dwie panie urzędniczki z Urzędu Wojewódzkiego, no i oczywiście nasza przedstawicielka lokalnej społeczności, przewodnicząca samorządu mieszkańców, pani Monika Kubiś-Arbus. Jakoś nie było pana burmistrza, przecież autorem planu zagospodarowania przestrzennego, autorskim projektem, był burmistrz Artur Pomianowski, nie Godlewski. Burmistrz Artur Pomianowski oraz jego świta. Gdzie są radni? Chowacie się w dołkach po kartoflach? Łobuzy? Tak. Wy za to jesteście odpowiedzialni. Za ten skandal. Odniosę się do kłamstw, jakie na antenie wypowiadał pan burmistrz Godlewski. Jest bezczelnym typem, który trzeba go po prostu banować w możliwy sposób, ale nie takimi argumentami jak on, czyli chamstwem i kłamstwem, tylko merytorycznie na spokojnie, żeby po prostu weszło panu Godlewskiemu w pięty te wredne kłamstwa i manipulacje, jaki karmi mieszkańców. Ale zacznę od tego programu, w którym zauważyłem, że wystąpił przedstawiciel burmistrza, radny Kamil Seroka. To cóż, do człowieka nie ma mieć co pretensji. Kazali mu tak głosować, kazali mu tak mówić, mówił. Dzięki, chłopie, za odwagę, że zechciałeś, bo wszyscy wypchali ciebie, zrobili z ciebie żywotarczę. Żywą tarczę, tak. A gdzie jest Ewa Wolna? Gdzie jest Jakub Pruchniak? Gdzie jest GUS? Dzisiaj nie udało mi się powiedzieć, dlaczego nie doszło do debaty. Dlatego, że pan burmistrz przytulił na swoje stanowisko urzędnika córkę GUS-a i już pan GUS nic nie wie. Dobrze, że ta dyskusja miała miejsce. Źle, że nie miała charakteru w dużej mierze merytorycznego, poza, jak to burmistrz nazwał ludzi, aktywistami, czyli w znaczeniu pejoratywnym, coś złego, aktywiści. Sam chodzi w tęczowych opaskach, utożsamia się z tym lewicowym towarzystwem, przynajmniej w rozmowie tak kłamie. Dzisiaj jeszcze powiem państwu, co się wydarzy. Przed emisją programu w bezczelny sposób w obecności osób, w tym lubelskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, powtórzył kłamstwa, że ja podszywałem się pod planistę i wyłudziłem informacje z Wód Polskich. Zwróciłem się mailami o informację. A druga rzecz, że nie mieszkam w Kazimierzu, bo adres mojej korespondencji jest do urzędu na adres Rady Miejskiej w
Kazimierzu Dolnym. Aż panie burmistrzu, jestem radnym, a siedziba rady miejskiej jest w Kazimierzu Dolnej przy ulicy Senatorskiej 5. I pan burmistrz jeszcze powiedział publicznie dzisiaj, że na adres Rada Miejska w Kazimierzu Dolnym, Janusz Kowalski, przychodzą jakieś listy od komorników. Nic nie wiem, zwróciłem się z pisma. Dobra, tyle wstępu. Przejdźmy do meritum. Za czym udostępnię linki, bo jeszcze ich nie ma z tych filmów, to zapraszam do komentowania tego, co się dzieje w materiale, co dzisiaj komentuję, bo chciałem się odnieść do kilku rzeczy. Otóż dzisiaj otrzymałem od burmistrza opasłą korespondencję na moje pytanie związane z wysokością esterki. W załącznikach do pobrania pod filmem jest w PDF-ie całość i tam jest w dość dużym pliku zdjęcie rzutu przekroju esterki no, z inwentaryzacji. Jest to opisane. I panie burmistrzu, panie konserwatorze, pan dzisiaj mówił, że z dokumentów wynika, że esterka miała 12 tam z okładem, 70 czy 80, nie ma to znaczenia. I powołuje się pan, że to jest w dokumentach. No z tego, co pan przesłał, a państwo możecie to zauważyć, wysokość w kalenicy, czyli od najniższego posadowienia do szczytu dachu, nie licząc komina, jest 11,5 metra. No z tego, co ja tam dodawałem, to nawet nie ma 11,5, ale mniejsza z tym. I panie burmistrzu, tak naprawdę, panie konserwatorze, tu nie chodzi o to, że to jest 12 metrów czy 11. Chodzi o to, że pan zrobił pewnego rodzaju paradoks. Ponieważ pan dał wytyczne do konkretnej inwestycji, żeby Rada Miejska przystosowała plan do projektu. Tego nigdy się nie spodziewa, nigdy się z tym nie spotkałem, a jak pan pamięta, byłem częstym bywalcem na Archidiakońskiej 4. Uzgadniałem domek na drzewie, którym nie dostałem uzgodnień, żeście mi ćwiczyli, że okienko w domku na drzewie jest z lewej strony, a powinno być z prawej strony i bardziej szczyt ma być od tej strony albo od tej strony. Potem jeszcze chodziłem z komórką, z piwnicą. To nie, to co jest nad piwnicy, to nie może być, bo tam nam nie pasuje. O. Przepraszam, że trochę tak śmiesznie to przedstawiam, ale po prostu pan się znęca nad moją rodziną. Tak. I nie, nawet to nie wynika chyba z pana jakichś tam organicznych czy pierwotnych cech, tylko myślę, że to jest, ktoś panu tak kazał grać na tym instrumencie. Kolejną rzeczą, którą chciałbym sprostować, żeby mieszkańcy skonfrontowali pana wypowiedzi, które są nieprawdziwe. Nie będę używał kłamstwa, bo pan się delikatnie obchodzi, więc ja też będę w sposób możliwie delikatny się do pana zwracał. Nie dotyczy to chamskich, bezczelnych wypowiedzi pana Godlewskiego. I teraz, co się dzieje? Panie konserwatorze Dariuszu, doktorze Dariuszu Kwiatkowski. Kopciowski, przepraszam. Zmęczenie się trochę daje. Jutro mam sprawę z Gałkowo o 11. I tak trochę sobie tam przeglądałem różne rzeczy, więc trochę jestem zajęty. Panie Kopciowski. Pan wprowadził opinię publiczną w błąd. Pod filmem załączam pana pismo z 98 roku z czerwca, gdzie pan pisze, że projekt planu nie został uzgodniony.
I pan tego planu nie zaskarżył. Był pan pracownikiem Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. A pan mówi, że pan wtedy nie pracował, nic pan nie wie. To tak, wy, żeście dopatrzyli, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków jest współodpowiedzialny za ten skandal, który się dział z planem z 98 roku, z 2003 roku. Nieobecny. Tak. Kolejną rzeczą, którą pan przekazuje nieprawdziwe informacje, wprowadzając opinię w błąd, jest fałszywa informacja, nieprawdziwa, że stacja narciarska jest poza strefą konserwatorską i pan nic do tego nie ma. No tu pan kłamie, panie konserwatorze, bo pan uzgadnia projekt planu dla całej gminy. Natomiast ustawa o ochronie zabytków, mówiąc najogólniej, dóbr kultury sratatata, na którą się pan powołuje, że to jest strefa konserwatorska, ścisła strefa A46, dotyczy uzgodnień projektu planu architektoniczno-budowlanego, gdzie ustawa lex specialis, która jest nad tymi wszystkimi ustawami, no nakłada szczególny obowiązek, że na przykład ten słynny domek na drzewie musiałem z panem uzgadniać. Tak. Tak, to było lata temu, ale tak było. Ale niech nie wprowadza pan w błąd opinii publicznej, że pan nic nie ma. Pan dopuścił to i pan jest za to odpowiedzialny, za te wytrychy. To jest instrumentalne wykorzystywanie prawa. Na jedną rzecz pan zwraca uwagę aż nadto, a na drugie przymyka pan oko. I tu konserwacja, to, że jest strefa konserwatorska, to akurat w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego niewiele nic wnosi, bo nic panu nie daje jakichś dodatkowych uprawnień. Plan przestrzenny, jak jest opracowywany, nie ma żadnej różnicy między tym, co jest w centrum rynku, a tym, co jest właśnie w tej stacji narciarskiej, bo przepisy są te same. Potem dopiero na etapie projektów. Stacja, oczywiście, tam może sobie powstać, co chce. I tak samo w Zbędowicach czy w Witoszynie, bo pan na to nie ma wpływu i może dzięki Bogu, ale nie dotyczy to planu. A dzisiaj rozmawialiśmy o planie zagospodarowania przestrzennego. To tak chciałbym zwrócić uwagę. Liczę na to, że pan będzie miał cywilną odwagę i z tymi paniami, ekspertkami, przyjedzie pan na spotkanie na obrady Rady Miejskiej, której tak dzisiaj było hucznie mówione. Złożyłem wniosek o pilne zwołanie komisji przez GUZA, Komisji Planowania Przestrzennego, czy połączonych komisji. Ten wniosek chyba jest z 2 lutego. Do tej pory żeście nic nie zrobili, nawet pół słowa żeście się nie odezwali, żeby siąść przy stole i porozmawiać. Zobaczymy, czy będziecie teraz tacy mądrzy radni. Z protokołu wycięty jest fragment sesji z 30. Znaczy nie zaprotokołowany, nie wycięty. To od razu mówię pod kątem procesów przyszłych. Obsługa rady pominęła wymianę słów między mną a Godlewskim na sesji, gdzie mówię, że stacja narciarska Kazimierz plan narusza studium. Godlewski zaprzecza, mówi, że to jest nieprawda, pan kłamie. To jest wycięte, znaczy tego nie ma w protokole. Proszę sobie odsłuchać fragmenty mojej wypowiedzi, mojej transmisji. Bądź to, co jest tam na tym. Na stronie urzędu. No i po raz kolejny pokazany jest przykład, że osoby odpowiedzialne za to, co się stało z planem, wzięli ogony pod siebie i milczą. Mam tu na myśli całą wierchuszkę Rady Miejskiej z przewodniczącym Opoko,
tymi zawodowcami jak Wolna, Gus, Pruchniak. No tej drobnicy to nie liczę, bo to oni się tam nie liczą, mają kazo im. Tak oczywiście część radnych rozumiem, że nie mogą inaczej się zachować. Jeszcze raz słowo uznania. Tak, i to nie ma tutaj, nie mówię tego prześmiewcze, do tego młodego człowieka, który tam różnie się zachowuje na tych sesjach, bo myślę, że to nie jest tego. Mówię tu o Seroce. Akurat się zachował porządnie, dobrze, że cokolwiek powiedział. I tak kazali nam, tak to robiliśmy. Także tutaj to jest akurat na plus. Natomiast no nie, brzydzę się tchórzami, panie Pomianowski. Niech pan ma odwagę i zabierze głos. I tylko zamknie, zaklei buzię Godlewskiemu. Bo nie wykluczam, że ja mu to zrobię. Wezmę taśmę jakoś taką, mu okręcę na sesji kiedyś buzię, że jak będzie tak kłamał. Albo pójdę do jakiejś czarownicy, żeby go jakieś uroki odczyniła, żeby po prostu na czas sesji zaczął się jąkać. Chociaż i tak się jąka, ale to jest, no ja... No nic nie będę więcej mówił. Z uwagi na algorytmy. Tyle, będzie link od filmów, rzucicie sobie państwo. Skonfrontujcie to z tymi dokumentami, które ja zamieszczam. Mniejsza z tym. Moje opinie mogą państwu nie wystarczyć, ale konfrontujcie to z tym, co jest w dokumentach. I jeszcze raz, panie burmistrzu Godlewski, traktujmy ludzi na równi i niech pan nie ubliża ludziom, bo jest pan ostatnią osobą, która powinien się pan odzywać. Mam nadzieję, że będzie miał pan cywilną odwagę i wypowie się pan, jak w 2004 czy 2005 roku powstała pana rezydencja na Starym Okalu. Bo plan, z tego co ja czytam, nie przewiduje w tym miejscu zabudowy. To jest kolejny przykład instrumentalnego wykorzystywania prawa przez Wydział Architektury Starostwa Powiatowego, gdzie taki pan, jeden, kierownik wydawał pozwolenia na budowę. Tak. W mojej ocenie, panie Godlewski, jest to mocno naciągana sprawa. Bo dlaczego inni nie mogą się koło pana budować? Co? Skutecznie jakoś narzekają mieszkańcy, że nie mogą. Ale ponieważ pan pełni dobre funkcje, obecnie funkcję wiceburmistrza, mam nadzieję, że stanie pan na wysokości zadania i odpowie mieszkańcom, opinii publicznej, jak to się stało. I proszę jak najszybciej, niech wyjdą ci radni z tych kryjówek, i staną przy stole i zabiorą głos. Zapraszam państwa do komentowania i wczytywania się w dokumenty.